No ja o tyle mam związki z Wileńszczyzną, no bo grałem w tej Bożej Podszewce Osławionej, która tutaj zresztą była dosyć znienawidzona, jak wiem. Bo... Niesłusznie, bo ona przecież to była autobiograficzna powieść Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz, ona opisała swoją rodzinę. Znaczy, że ona nie okłamywała, opisała matkę, która zwariowała, opisała ojca, który był no, takim, jaki był, no, trochę dziwkarz, trochę taki, opisała swoją matkę, siostrę, która zwariowała, nie matkę, tak, opisała swojego dziadka, czyli mnie i swoją babkę, czyli Dankę Stenkek, jak grała, no i cały ten świat, który pamiętała. No i co, do kogo mieć pretensje, że drzewo urosło krzywo, do wiatru? Do kogo? Do czego? No a to drzewo akurat tych Jurewiczów wyrosło, że było krzywe. No i ona to opisała, takie miała życie. No i nagle ludzie zaczęli tutaj mieć pretensje, no bo mówili, że na Wileńszczyźnie tak nie było. Ja na spotkaniach im mówiłem, no zaraz, no a na Podhalu mogłoby tak być? Mogło. W Mazowszu mogło? Mogło. Na Śląsku mogło? Mogło. Na Wileńszczyźnie mogło? Nie mogło. A dlaczego? No bo u nas takich rzeczy się nie robi. U nas wszyscy... U nas chłopi to, no co, powinniśmy zrobić film, gdzie chłopi i chłopki chodzą w białych, lnianych tych i śpiewają i koszą zboże, sieją trawę śpiewając, gdzie dzieci w wiankach, gołąbki biegły. No przecież to jest utopia, no tak nie jest. Tak nie jest. No. Ktoś no, bierze do siebie to, bo to, no jak mówię, to przede wszystkim była powieść autobiograficzna, no więc trudno mieć pretensje no, do czyjegoś życia. No jak? No. A jeżeli ktoś uogólnia, że my chcieliśmy dopiec Wilniukom tutaj, to bzdury mówi. Zresztą najlepszy dowód, no pamiętam jak kręciliśmy, jak Iza Cywińska, że sobie mówił, Boże, jak się cieszę, bo wreszcie tym ludziom z Wilna i tego damy film o nich, będą się cieszyć. No i dostała tak w łeb potem, ale co było, ja wczoraj to opowiadałem, że ta pani, która pochodziła z tych tutaj też z Kresów, i mieszkała, była sąsiadką Izy Cywińskiej, no i należała do jakichś komitetów zwalczających tę Podszewkę. No i po 10 latach powtarzali tę Bożą Podszewkę z telewizji i ona to też oglądnęła. I wtedy przyszła i powiedziała do Cywińskiej, do męża Cywińskiej, mówi, ma pan bardzo inteligentną żonę, wszystko zmieniła i teraz jest dobrze. Nic nie zmieniła, tylko my już przez ten czas oglądnęła Big Brothera, reality show, kiepskich oglądnęła. To wszystko, czas się zmienił, życie się zmieniło i nagle zobaczyła piękny film.